Witajcie, drodzy, 14 maja. Na początku powiem może o akcji modlitewnej, którą dzisiaj inicjuje Kościół katolicki, luterański, świat muzułmański i wielu ludzi, modlitwie związanej ze zwalczeniem koronawirusa. Więcej szczegółów na temat akcji i także treść modlitwy znajdziecie na stronie www.luteranie.pl. A teraz kilka przemyśleń odnośnie dzisiejszych tekstów biblijnych. Pierwszy z Księgi Hioba, rozdział 13. Autor pyta, czy zwiedziecie Boga, jak się zwodzi ludzi? Odpowiedź ciśnie się automatycznie i brzmi nie. Pana Boga nie zwiedziemy. Taką myśl czytałem ostatnio. Jeśli robisz coś za plecami ludzi, to zawsze przed oczami Boga. Gdy myślę o tym czasowniku zwodzić, to kilka skojarzeń się pojawia. Pierwsze dotyczy szatana, ojca kłamstwa, ojca zwiedzenia. Od samego początku świata aż do dzisiaj robi to, by nas skierować na niewłaściwą ścieżkę. Zwodzić to również czasownik, który występuje w terminologii sportowej. Gdy na przykład koszykarz kozłuje i nagle wykonuje zwód w jedną stronę, ale dwutakt robi w drugą po to, aby oszukać przeciwnika i wrzucić i zdobyć 2 punkty lub też więcej. Sam przywodzę na myśl takie wydarzenie związane z tygodniem Dobrej Nowiny w Pierścu, który przeżywałem będąc jeszcze księdzem w Skoczowie. Tam każdego dnia przebierałem się za kogoś innego po to, aby wprowadzić w temat przewodni dnia. Raz byłem mechanikiem samochodowym, innym razem sprzątaczką, jeszcze innym razem pracownikiem wyciągu narciarskiego, ale w niedzielę na koniec ubrałem się normalnie jak ksiądz, w togę, bewki, albę śląską i prowadząc nabożeństwo słyszałem, jak jedno z młodszych dzieci mówiło do swojej mamy: mamo, zobacz, ten pan się dzisiaj przebrał za księdza. No właśnie, zwodzić to również przebierać się, odgrywać w życiu różne role, przybierać maski, po to, aby na zewnątrz ludzie widzieli nas i chwalili nas. Entuzjazmowali się może nami, naszym zachowaniem, naszymi słowami, naszymi doświadczeniami, ale to, co zewnętrzne, zazwyczaj bywa właśnie zdradliwe. Przed ludźmi chcemy zagrać jak najpiękniej. Natomiast Pana Boga nie zwiedziemy. On wszystko widzi i wszystko wie. Dlatego też apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian w 13 rozdziale zachęca nas: poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was. No właśnie, w tobie i we mnie. Jako ludziach wierzących zamieszkuje Chrystus. I to On daje nam takie wewnętrzne przekonanie, jakiś taki impuls, takie dziubanie, by nasze myśli skierować na właściwy tor. By dać nam odwagę do przyznania się, że oszukaliśmy, zwiedliśmy innych ludzi, próbowaliśmy zwieść też Pana Boga w spowiedzi, czy to indywidualnej, czy powszechnej, gdy szczerym sercem wyznajemy to, co złego zrobiliśmy, Pan Bóg patrzy na nas, ale nie na naszą maskę, nie na nasze ubranie, lecz na serce. I tylko tym, którzy szczerze żałują, przebacza grzech, ułaskawia ich i na nowo i stwarza nowy początek. Drodzy, starajmy się dzisiaj tak żyć, aby nasze postępowanie i słowa były jak najbardziej autentyczne i spójne. Byśmy byli dobrym świadectwem Chrystusa żyjącego w nas, Chrystusa, który chce wyjść poprzez nas do innych ludzi. Dzięki temu stajemy się wiarygodni. A jak się nam dzisiaj uda, to jutro i w każdy kolejny dzień spróbujmy tak samo. Szczerość i wiarygodność to wielkie świadectwo, że Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem, a my chcemy za Nim iść. Módlmy się. Panie Boże,
przyznajemy, że niejednokrotnie chcemy odgrywać role, które nie są takie prawdziwe nasze. Przybieramy maski po to, aby przed innymi ludźmi się lepiej pokazać. Dlatego prosimy Cię, Ciebie, który mieszkasz w nas, dawaj nam siły do tego, abyśmy byli jak najbardziej wiarygodnymi Twoimi świadkami. Bo Ty nie udawałeś. Ty opowiadałeś o Ojcu i zwiastowałeś Królestwo. I my jako Twoi świadkowie chcemy czynić to samo. Prosimy Cię, wzmacniaj nas i dzisiaj w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia.